Znalazłem miejscówkę, która jest osłonięta, jako że majówka się kończy i która jest w miarę urokliwa. Wszędzie pada albo wieje i dzisiaj będziemy latali tylko 3 akumulatory, także nie ma co nawet czasu tracić na gadanie, tylko latamy. Parametry 4K25, wystarczy, wide. Lecimy. Pierwsza sprawa, musimy namierzyć, gdzie jest mój pies. On gdzieś tutaj się kręci, nikogo nie ma. Miejsce jest spoko. A polatamy nisko, jako że jest bardzo wietrznie. Mam nadzieję, że nie utopię drona i że się nic nie stanie podobnego. Ten akumulator jest słabo naładowany, nie wiem czemu. To polatamy im trochę chociaż. Nie za dużo w takim razie. 15,4 V. Nie wiem skąd się wziął tak słaby stan naładowania, ale czasami tak bywa. O, to są druty, niespodzianka. Ale my latamy wolno. To jest jakaś budka myśliwska. Tak, tu się nic nie dzieje. Wiatr już mnie zepchnął. Cruising wchodzi w grę, bo już mam 14,3 V. Tak jakby ten akumulator był fatalny. Pierwszy z nich. Wygląda na to, że on się zaraz nam wyczerpie. Dobra. Pójdzie do zasilania gogli w takim razie. Rozpoznawczo widzę, że jest ok. Oprócz tego, że troszkę jednak wieje, to jest naprawdę ładnie tutaj. 14,5, czyli przy cruisingu takim spokojnym jestem w stanie dość ładnie polecieć. W tej chwili minuta. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają te kwiaty tutaj. Ciasno. Dobrze wyglądają i za tym drzewkiem wracamy. 14,2 V. Teraz pod wiatr jest, ale jesteśmy osłonięci dość nisko. Jak najniżej się da, nie? Ostatnia faza lotu, muszę zwrócić uwagę, żeby nie wylądować w wodzie, bo jest bardzo dużo po tych deszczach wody, nawet tutaj bliżej nas. Dlatego wylądujemy sobie w tym krzaczku. Tutaj. Tak jest. Wystarczy. Dobra, teraz dobrze widać. 16,5 V, a to daje nam nadzieję. Lecimy. Ok, w pierwszej kolejności dwa drzewka. Nisko miało być, pamiętacie? No to jedziemy nisko. Lexi mówiła, że zanim zaczniesz, wejdziesz w zakręt, to już powinieneś być przygotowany. No to ja już jestem przygotowany na czopki. One są tu. Tak jest, i to jest to. Teraz polecimy sobie w prawo do utraty sygnału, czy do utraty dobrej wizji. Jakbym jeszcze poszedł za tymi słupami, byłoby rewelacyjnie, a teraz spróbuję tutaj przejść i za chwilę powinienem lepiej widzieć. Nie za wysoko. Tak jest. Dobra, dzisiaj będzie mniej akrobacji. Akrobacji będzie więcej cruisingu. Ten teren jest bardzo podmokły, dlatego ludzie go jeszcze nie zagospodarowali. Ale tutaj woda dosłownie stoi. Tu muszę uważać i być czujnym na druty. Bo one się gdzieś tutaj, te skurczyby, kiczają. Mamy budkę? Tak. Mamy drzewo? To już wiem, gdzie jesteśmy. Bardzo dobrze się dzisiaj lata w tym miejscu. Chyba najlepsze miejsce do lotów. Wyżej troszkę, odrobinę, ale jest bardzo dobrze. Tak jak teraz, możemy polecieć tym szybszym cruisingiem. Już mam 14 V. Coś mi podejrzanie, te pakiety spadają. Może za szybko po prostu leciałem. W stosunku do masy i wiatru. Dobra, to troszeczkę sobie odpuścimy. Tak, żeby nie zabić tego akumulatora. Jest ok, słuchajcie, no szału nie ma, jeżeli chodzi o jakąś akrobację, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, jest wietrznie.
Wznosiłem się i próbowałem latać DJI FPV przez 3 dni i byłem mega znowu szczęśliwy, że go oddałem. To trochę tak jak z Osmo Pocket. Ja nie lubię takich wynalazków, które mogą się połamać łatwo, na przykład w kieszeni Pocket albo ten FPV dron z plastiku, wkład. Wyglądało to tak sobie. Polatałem oczywiście w motion controllerze, nagrałem 3 albo 4 filmy. To było dobrze, ale to nie jest dron dla mnie, na pewno. Wiem, żebym miał spore wydatki przy nim. Bardzo duże. Dobra, teraz jeszcze krążenie wokół tego drzewka. Byłyby wydatki mega duże, a ja nie chcę mieć takich wydatków, bo wiem, że nawet jakbym wydał na niego 10 tysięcy, to nie byłoby tyle frajdy, co teraz właśnie w tej chwili z Nazgulem. Ok, napięcie wynosi 14,5. Możemy sobie wylądować, bo dzisiaj jest krótsza sesja. W tej chwili mam 3,5 minuty lotu. I to, co mam teraz zamiar zrobić, to wrócić sobie za tym słupem wzdłuż tych fajnych roślinek, jeżeli tylko zasięg mi pozwoli, jeżeli go nie stracimy. Teraz z wiatrem chciałbym wrócić tak, cyk, 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 cyk i wrócić tutaj do nas. Pamiętamy o tym, że jest podmokły teren i żeby nie topić drona, dlatego będziemy lądować na tej jasnej trawie zasuszonej. Tu. Tak jest. Bardzo dobre lądowanie. I lecimy. Polecimy do przodu. Najmocniej jak się da, najdalej. Jak będę czuł, że mi spada jakość transmisji, to się leciutko podniosę. To było fajnie, nie? Nad tymi drzewami. One jeszcze nie wypuściły liści. Tu jest trochę wody. Tak. Nawet dość sporo wody. Tu jest też ładnie. I to wszystko. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda teraz sytuacja w tamtą stronę. Powinienem mieć jeszcze w miarę zasięg. Tu jest git. Tam jest taka fajna kępa. Dobra, zakręcimy sobie tu. Polecimy taką rundkę wzdłuż tych roślinek. Nad nimi teraz, nad tymi krzaczkami. Poniżej. I dalej, jak najniżej. Tu jest bardzo fajnie. Fantastycznie. Tak, niepotrzebnie się zatrzymałem. Muszę się przypilnować, żeby tak nie wyhamowywać, czyli żeby wchodzić mniej więcej w tak. Tak, jak teraz. Teraz zobaczmy sobie, co tu się dzieje wyżej. Jak tam z wiatrem stoimy. Średnio stoimy z wiatrem dzisiaj. Raczej niskie loty. Tutaj coś fajnego jest też. Jakaś przecinka była. W miarę okej. Jeden słup zrobiony. Teraz mi trochę zasięg spada. Dobra, mamy to. Tu mi całkiem zasięg spada, ale zaraz go odzyskam. Bardzo ładnie tu jest. Mam już recova. Muszę się troszeczkę podnieść. Ok, tak jak teraz powinno być lepiej. Dobra. Muszę odlecieć dalej, żeby uzyskać ten zasięg, bo on niestety nie jest idealny. Mam pikselozę. Momentami. Także to, co wy sobie oglądacie na GoPro, to jest obraz idealny wręcz w porównaniu do tego mojego.
Tu mamy coś fajnego też. No kawałek przeleciałem, trzeba przyznać. Wygląda to bardzo dobrze. Ok, zwolnijmy trochę. Tu jeszcze ćwiczenia będą z tą budką. Tak, żeby nie zahaczyć o druty, to byłoby idealnie. Manualne krążenie w moim wykonaniu wygląda właśnie tak, szczególnie z wiatrem. Pod wiatr, jak nie zabiera, do wyćwiczenia. Głównie symulator. Dobra, hopsa. Czy mi pokazuje niższe napięcie? I przy tych panczach wiatr robi ze mną co chce. Wow. Dobra, teraz wiatr mnie porywa, teraz staję pod wiatr i tak ciągle, taki taniec z wiatrem. Syk. No i fajnie. Dobra, lecimy dalej, bo się męczę. Tu. 14,4, całkiem dobry zasięg. Teraz chciałbym zaliczyć jeszcze tutaj taki lot. Było bardzo dobrze, odchodzimy w prawo. A trzy pakiety mam uziemione, są w stanie storage, ze względu na to, że sobie wyrwałem kabelki balancera, ale zamówiłem wtyczki 3 z kablami i będą lada chwila u mnie. Zamówiłem 10, nie 3. Zamówiłem 10. To poszło dobrze. Tu jest jeszcze jakiś słup, czy to znaczy, że tutaj mielibyśmy też linię? Coś tu jest. Dobra, będziemy lądować, bo chyba rozpieprzyłem akumulator. Tak, ten akumulator jest rozwalony całkiem. Nagle mi spadł do 12, 10. 7. Do niczego się już nie nadaje. Do wyrzucenia jedynie. 6. 10 V. Mam nadzieję, że nie wpadliśmy w wodę. Idziemy zobaczyć. Bardzo blisko jestem. 10 metrów. Kurczę, mam nadzieję, że ten akumulator jeszcze pogra, ale chyba już nie. Szkoda, bo to jest ten jeden z lepszych. Co ja zrobiłem? Ja pierniczę z nim. Cały jest gorący. No, może być słabo z nim, niestety. GoPro nagrywa cały czas. Dobra, no dzisiaj wystarczy. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Jak zwykle z przygodami. Loty były ok. Wietrzne miejsce, ale znalazłem i tak najfajniejszą miejscówkę na taką pogodę. Akumulator jest rozgrzany, więc pewnie go rozpierniczyłem. Ale i tak trzeba zainwestować w 3 takie. I tak jestem szczęśliwy, że nie mam DJI FPV, bo bym inwestował nie takie pieniądze, tylko rząd większe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Koniec majówki, wracamy do obowiązków. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.